Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Lipton-Szymański. W związku z trwającymi targami Computex 2016 na Tajwanie zapraszam was na wideo newsy, które będą właśnie traktowały temat pierwszego dnia oficjalnego trwających targów. No i co my tutaj mamy na pierwszym planie? No to premiera procesorów Intel Core i7 Broadwell E. Co nas nie dziwi, bo już od kilku miesięcy wiedzieliśmy, że gdzieś ta premiera będzie się tliła i prawdopodobnie ukaże się właśnie na trwających targach Computex. Za chwilę pokażę wam specyfikację, natomiast ten news traktuje przede wszystkim temat OC samego procesora serii Xtreme, czyli najwyższego modelu i7-6950X do zegara 5700 MHz. Zobaczcie, moi drodzy, jak przedstawia się specyfikacja tych nowych procesorów, które będą zastępowały Haswell E. Są to procesory dla profesjonalistów, przede wszystkim przeznaczone do osób, które renderują, bawią się po prostu w programy do obróbki audiowizualnej. Dobrze, cztery modele: 6800K, 6850K, 6900K, a wreszcie 6950X. Są to procesory 14-nanometrowe, jak widzicie, z różną liczbą rdzeni i wątków. Ten najmniejszy posiada 6 rdzeni, także ten drugi taką samą liczbą rdzeni dysponuje i taką samą liczbą wątków. Wreszcie modele 8 i 10 rdzeniowe. Co jest najlepsze? Ceny tych procesorów są naprawdę bardzo, ale to bardzo wysokie. Ten najtańszy niby model, najtańszy, uwaga, kosztuje ponad $430, czyli na polskie przeliczając ponad 2000 zł. Jest to naprawdę niemała suma i z tym należy się liczyć, że nowe procesory dla profesjonalistów będą droższe od obecnych. I to wcale nie o 100 zł, a może i nawet więcej. Jeśli chodzi o konkretne tutaj modele, które byśmy ze sobą porównywali, zarówno Broadwell E, jak i oczywiście Haswell E. Najlepsza jest cena jednak tego Xtreme'a. Dotychczasowy Xtreme kosztował chyba 4500 zł, jak się nie mylę, natomiast obecny ma kosztować ponad 7000 zł. No, niektórzy mówią o tej cenie, śmieją się z niej, ale prawda jest taka, że cena nie jest niska, oczywiście jest astronomiczna wręcz. Trzeba absolutnie dużo zapłacić za ten model procesora. Moi kochani, także to tyle, jeśli chodzi o nowe procesory. Mam nadzieję, że będę mógł wam je przedstawić już niedługo. Obiecano mi jakieś tam sample. Podejrzewam, że nie w tym tygodniu, może w następnym, może pod koniec czerwca. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się je zdobyć i będę wam mógł prezentować ich wydajność. Może nie OC na azocie, ale jakieś tam OC. Zobaczymy. Zresztą widziałem już deleting tych procesorów. Co ciekawe, te procesory nie posiadają zlutowanej czapki, co może dziwić, ale to bardzo dziwić. Moi kochani, mamy kolejne newsy, tym razem o nowych układach chłodzeń cieczą od firmy Aerocool Project 7, czy też 7, jak to woli mówić. Dokładnie dwa takie układy, P7W240C, który ma być zamkniętym układem chłodzenia cieczą, tak zwanym IO, czyli all-in-one'em. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Mamy pompkoblok zintegrowany z przepływomierzem lub jakimś regulatorem obrotów. Do końca nie wiem, co to jest. Tu w samym newsie mówi się o regulatorze. Ja uważam, że jest to jakiś przepływomierz. Wreszcie 240 mm chłodnica, prawdopodobnie o grubości standardowej 28-26 mm, czyli taki mały slimik. No i takie nie za ciekawe te ala złączki, te ala gwinty, które wychodzą z chłodnicy, a także z samego pompkobloku. Prawdopodobnie dość tani układ, który nie prezentuje się najlepiej pod kątem jakości wykonania, ale być może jego efektywność pracy będzie górowała nad efektownością. No, to jest takie pytanie otwarte, pozostawiam je właśnie w taki sposób. Dobrze, ale drugi układ jest znacznie ciekawszy. Sami zobaczcie, bardzo ładny pompkoblok Aerocoola, oczywiście podświetlany LED-em. No, podejrzewam, że będzie można zmienić jego kolor podświetlenia. Mam nadzieję, że taka będzie okazja. Chłodnica znowu standardowa 240, prawdopodobnie o grubości 28 mm. Wreszcie dołączony rezerwuar, co bardzo ważne. Całkiem ciekawie wygląda, chociaż ja bym zastosował jednak tutaj czarne obramówki, a nie srebrne, takie wyróżniające się spoza tego zestawu. Złączki, które będziecie mogli modyfikować, także kolor płynu. No, ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że dość tanie i będzie to stanowiło jakąś alternatywę oczywiście już dla gotowych takich rozwiązań, które są dostępne dla rynku. Coraz więcej pojawia się takich customowych all-in-one'ów, jeśli można powiedzieć w ogóle o tym, że jest to custom, tak? W jaki sposób można to modyfikować, rozbierać, zmieniać, coś fajnego, tak? Czym więcej takich produktów na rynku, tym większa konkurencja i lepiej to wygląda cenowo. Moi kochani, a teraz macie niepowtarzalną okazję zobaczyć pamięci nowego typu Hybrid Independent Light Module. Jak to wygląda?
Czasem mam wrażenie, że producenci sprzętu komputerowego podzespołów starają nam się na z taką, nie wiem, siłę wciskać po prostu wszędzie LEDy, tak? I to widzimy po nowych płytach głównych, pamięciach operacyjnych, no wszędzie tam po prostu mamy LEDy, tak? LEDy, które świecą się po prostu w różnych kolorach. Możemy to modyfikować, ale czy jest to fajne? Moim zdaniem nie. Sami zobaczcie, jak prezentują się te nowe kości pamięci. Evo X, taką noszą nazwę. Mamy tutaj cztery moduły zaprezentowane, ale co ciekawe, wychodzą z nich takie przyłącza, takie kable, co nie do końca mi się podoba. No bo jak to będzie wyglądało już w takim gotowym, znoszonym komputerze? Po prostu będzie to słabo się prezentowało. I moje zdanie jest takie, że do nowych trendów komputerowych to w ogóle nie pasuje. Jeśli już to powinien być delikatny gdzieś tam kabel wychodzący z tych pamięci, tu mam jakiś taki oplot, ale dość widoczny, cztero aż żyłowy, no nie wygląda po prostu to zgrabnie. No oczywiście co to zapewnia, że będziemy mogli modyfikować te kolory na tych pamięciach, będzie to oczywiście wyglądało jak taka prawdziwa choinka się świecąca. Prawdopodobnie możecie sobie ustawić pulsujący tryb LEDów świecenia, także stały, może nawet w rytm muzyki, wszystko to będzie zarządzane jakimś tam oprogramowaniem i podłączone do złącza USB 2.0. Co ciekawe, pamięci otrzymają dość wysokie taktowanie, 3866 MHz i uwaga, na jednym module znajdzie się 8 GB pojemność pamięci. Także taka ciekawostka, no zobaczymy jak to będzie się sprawowało, ale moim zdaniem po prostu wygląda to słabo i taka jest moja opinia w tym temacie. Czasem mam wrażenie, że producenci sprzętu komputerowego potrafią zabrnąć w ślepy zaułek i moim zdaniem zrobił to właśnie w tym momencie Asus. Oczywiście, przedstawił on prototyp komputera Avalon, zresztą macie to napisane na pierwszym planie, na tej YouTube'owej prezentacji z eventu prasowego. No dobra, ale może więcej informacji na temat tego nowego komputera, na temat tej nowej skrzyneczki, tak, firmy Asus, serii Republic of Gamers. Co my tu mamy, moi kochani? Mamy tutaj jakiś komputer, który ma oczywiście prezentować świetną wydajność, ma być zamknięty w niemałej, małej formie oczywiście. No, no i co ciekawe, no ma tak wyglądać. Tak, tak, moi kochani. Mam nadzieję, że tutaj są osoby starsze, które znają realia początku XXI wieku i doskonale znają wieże stereo, wiedzą jak one wyglądają. Nawet się przyznam, że jeszcze co jakiś czas zerka na taką wieżę stereo. No i praktycznie wygląda ona tak samo jak ten komputer. Rozmiarowo podobna, jeżeli oczywiście tutaj rozmiarowo ta skala została dobrze dobrana. No a reszta, lewy głośnik, prawy głośnik, trochę większy, panel przedni, no i coś tam do wyciągania płyt. Dokładnie tak sobie wyobrażam, ten nowy komputer Asusa, jak wieżę stereo. No jest moim zdaniem ten design dość słaby. Prawdopodobnie jest to skrzynka Inwina, jak jest tutaj pokazane, o właśnie, przy zasilaczu macie tutaj dokładną informację Inwin. No ciekawe, widzimy, że wchodzą pełnorozmiarowe karty graficzne, prawdopodobnie o długości przekraczającej 25 cm. No i co ciekawe, wymienialny panel, ten tylny panel, który możecie sobie wymienić, tak zwany workstation. Workstation jest wymienialny, dwoma śrubkami odkręcacie, no natomiast czy jest jakiś tutaj taki duży wybór pomiędzy panelami? Mamy tutaj panel z dwoma RJ45, mamy z jakąś specjalną RJ-ką, prawdopodobnie obsługiwaną przez jakiś gamingowy port, no i także z dużą liczbą portów USB 3.1, pamiętajcie. Także tutaj mamy odpowiednie jakby dla każdego typu użytkownika te panele, Virtual Reality, Home Theater, a także Workstation. Dla każdego coś dobrego można było powiedzieć, ale no designersko wygląda to bardzo słabo moim zdaniem i Asus no raczej nie spodziewam się, żeby z tym produktem trafił do dużej grupy odbiorców, przynajmniej w Polsce, tak? Mówiąc szczerze, podejrzewam, że będzie to bardzo drogie rozwiązanie, a jeśli chodzi o przeznaczenie, to po prostu jest nic ciekawego pod względem designu, także rozwiązań, ale z taką jednoznaczną opinią poczekam po prostu do zaznajomienia się z produktem bliżej, jeżeli będzie taka okazja. Dobra, na dół zjeżdżamy, jakiś komputer, znowu rozwiązanie gotowe, bardzo tego nie lubię, nie jestem zwolennikiem, uważam, że to trochę psuje ten rynek PC Master Race, no ale dobra, będę się temu przyglądał, mówię to szczerze, no i na sam koniec znowu te RGB. Powiem wam szczerze, że już mam tego dość. Pamięci RAM, płyty, jeżeli w płycie jeszcze coś tam było tego RGB, jakiś podświetlany
moduł, nie wiem, dźwiękowy, to jeszcze pół biedy, ale teraz mamy jakieś LEDy na mostku, na chłodzeniu w pobliżu sekcji, gdzieś tam jeszcze na PC Express portach, no to jest dramat, tak, dramat. Sama płyta bardzo ciekawie się prezentuje, oczywiście najwyższa serii, nowa Rampage, ale no dajcie spokój, dajcie sobie naprawdę spokój z tym, producenci, naprawdę nie instalujcie wszędzie LEDów, bo to nie jest już fajne, tak? Uff, doszliśmy do końca. Prezentacja nowych kart graficznych na Computex 9 godzin temu, opublikowana informacja na WCCF Tech. No i co my tu mamy? No mamy przede wszystkim niereferencyjne konstrukcje zarówno GTX-ów 1080, a także 1070, które miały już swoje debiuty rynkowe, a także jeśli chodzi o testy tutaj dziennikarskie. Na początku przejdę może do EVGA, która mnie najbardziej interesowała od pewnego czasu i muszę powiedzieć, że trochę zawodzi mnie, jeśli chodzi o konstrukcje niereferencyjne. Sami zobaczcie, co my tu mamy. Tu mamy model SC, jeśli chodzi o GTX 1070. Praktycznie wygląda on bardzo podobnie jak 1080. Mamy no niby ten ekstra cooler, tak? Ale pierwsze testy na 1080 nie są pozytywne. Nie ma tam jakiejś super zachwytu nad tą kartą graficzną, co może troszeczkę no boleć zwolenników tej firmy, a wiem, że w Polsce jest ich sporo. 8-pinowe przyłącze zasilania, karta graficzna dość masywna, no i taki inny wygląd jak na EVGA, zwróćcie na to uwagę. Nie jest to już taki prosty schemat, mamy taką wypustkę, a także no inaczej wyglądającą osłonę chłodzenia. Dość ciekawie, ale nie kupuję tego wyglądu, sami odpowiedzcie, czy wam on się podoba. Kolejna rzecz to no nowa karta graficzna, czyli hybryda oczywiście. Mamy tutaj chłodzenie AIO, chłodnicy z wentylatorem, węże nylonowe lub jakieś rozwiązanie materiałowe, które prowadzi już do samego pompko-bloku. Tak to przedstawia się, jeśli chodzi o rozwiązania EVGA dla GTX 1070. Ciekawe, że po prostu zastosowano jeszcze hybrydę w tym modelu kosztującym, podejrzewam, około 2,5 kafla. Przynajmniej taka cena będzie. Dobra, na chwilę wracamy sobie do góry. I co my tu mamy? Mamy Lightninga 1080. Wiemy, jaka to jest karta, wiemy, jaka to jest seria, nie muszę jej za bardzo przedstawiać. Dwa przyłącza 8-pinowe, jedno 6-pinowe do oczywiście wysokiego OC. Wreszcie model 1070 Twin Frozer 6, jest to oczywiście chłodzenie nowe, które no mam tutaj niewiele przeobrażeń, ale o tym będzie więcej w odcinku na Morele TV. Co ciekawe, zasilanie 6-8-pinowe. Przypominam, że wersja referencyjna ma jedno zasilanie 8-pinowe, także mamy tutaj konstrukcję bazującą na płytce niereferencyjnej. Sama karta oczywiście bardzo ładnie wyglądająca i ma kosztować około $400, co w przeliczeniu na polskie nadaje nam sumę, podejrzewam, 1900-2000 zł. No nie jest to oczywiście niska cena, ale i tak lepiej niż ten model GTX 1080, który ma kosztować w wersji Twin Frozer ponad 3,5 tysiąca złotych, jeśli chodzi o rozwiązanie właśnie niereferencyjne. Jest to bardzo wysoka cena, nie zgadzająca się jakby z wyceną tutaj firmy Nvidia. Ale no cóż, tak czasem bywa. Kolejne karty od InnoFreeD. Zobaczcie, mamy tutaj nowe Pascale. Cena $380 za model z 2-slotowym chłodzeniem, z dwoma wentylatorami, prawdopodobnie 100 mm. Zasilanie nieco lepsze chyba od EVGA, z tego tutaj było napisane, a nie, przepraszam was bardzo, 8-pinowe, referencyjna płytka, tu moja pomyłka, miałem już na myśli iChilla X3, jest to kolejne rozwinięcie tak naprawdę kart graficznych InnoFreeD i tej serii i muszę wam powiedzieć, że mi się wygląd tej karty nie podoba i pytanie, jak będzie wyglądała jego kultura pracy, ale o tym oczywiście będzie więcej na Morele TV, kiedy już tę kartę otrzymam do ręki, 8- i 6-pinowe zasilanie. Słuchajcie, reszty kart graficznych nie będę przedstawiał. Aha, tu jeszcze mamy hybrydę, czyli znowu chłodzenie AIO, wentylator, chłodnica, węża, także pompko-blok. Co ciekawe, z tylko jedno 8-pinowym konektorem, a cena $450. Galaxy, którego nie będziemy widzieć na rynku polskim raczej, lub w bardzo małych ilościach, w bardzo wysokich cenach. No i także model Colorful. Podejrzewam, że tych po prostu modeli nie będzie na rynku polskim. Moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tych wideo newsów. Dajcie znać, co o nich sądzicie, czy warto, żebym przedstawiał wam w kolejnych dniach takie wideo newsy. Jutro konferencja AMD, zapraszam was na nią już za 8 godzin, także będzie co oglądać, będzie informacja o Polarisach. Trzymajcie się, mówił Piotr Lipton-Szymański.